Byłem w Sandomierzu, chciałem trochę ponagrywać, aby zrobić fajny materiał, taki jak o Białymstoku. No niestety przez tłumy turyściaków nagrałem może 1/4, 1/3 tego, co chciałem nagrać. Natomiast się nie nudziłem, ponieważ dużo czasu spędziłem na trekkingu, chociażby po górach pieprzowych. I będę musiał po prostu jeszcze raz przyjechać do Sandomierza, ale to już późną jesienią, gdy opadną liście i odsłonią chociażby katedrę Sandomierską, będzie mniej turystów i będę mógł wtedy sobie pochodzić i ponagrywać, porobić fajne ujęcia, których nie mogłem zrobić do tej pory. Sandomierz, bardzo ładne miasto, miasto historyczne w Polsce średniowiecznej, jeden z głównych ośrodków, teraz miasteczko powiatowe. Ale co mnie dziwi? Dziwi mnie, jak niesamodzielnym są niektórzy ludzie, bo żeby przyjeżdżać do Sandomierza w zorganizowanych grupach, to naprawdę trzeba być albo leniwym, albo nieporadnym. Jeśli jesteś młody, jeśli jesteś w średnim wieku, to wsiadasz w samochód, jedziesz i zwiedzasz, robisz co chcesz, a nie podpinacie się pod jakieś kilkudziesięcioosobowe grupy i łazicie za nimi jak cielęta, nawet nie słuchacie, co mówi przewodnik, bo was to nudzi. Samemu to samemu. Gdzie chcesz, to idziesz, co chcesz, to robisz, kiedy chcesz, to masz przerwę. Ale w grupie? Mogę zrozumieć jakichś starych dziadków, którzy są nieporadni, którzy się nudzą, którzy nie obsługują może tak internetu i nie potrafiliby samodzielnie pewnych miejsc znaleźć. No ale będąc młodszym, to jest wstyd. Przejdźmy teraz do tematów okołoszkolnych. Zacznę od pytania. Ilu z was wiedziało, że w niedzielę w Białymstoku odbędzie się parada LPG? No ja nie wiedziałem. Podejrzewam, że większość mieszkańców miasta też nie wiedziała, a nawet jak wiedziała, miała to po prostu w dupie. Ale pewien zielony stwór pod pretekstem nagrywania z namiotem w spodniach pobiegł wziąć udział w paradzie. Wszyscy wiemy, że samo nagrywanie było tylko pretekstem, a rzeczywistym celem było poznanie chłopaka. Tak więc, korzystając z okazji, zapytam: wyrwałeś coś? Miał twardego kutasa? Jeśli nie, to ci podpowiem. Jaskółka wiosny nie czyni, natomiast bocian już tak, bo wielkość ptaka ma znaczenie. Musisz się ujawnić, zaakceptować, przestać stosować projekcje, czyli wmawiać innym swoje przywary, bo jeśli tego nie zrobisz, to twoja orientacja, i tak już zaburzona, zostanie skierowana na jeszcze bardziej niewłaściwe tory. A co tak naprawdę siedzi w twojej głowie, widać na twoim gównokanaliku, gdzie dzień w dzień pokazujesz swoje rzeczywiste fantazje seksualne. Największa beka jest, jak idziesz z tą plakietką, nie wiem, gdzie ją znalazłeś, czy w śmietniku, czy w chipsach, i udajesz dziennikarza, a podjeżdżasz tym obklejonym taśmą gratem wycenionym przez sąd na 900 zł. I dopóki ty się nie pojawiłeś w uniwersum, to największym przegrywem był tam Meksykano. Ale Meksykano jednak wyprowadził się od matki, żyje samodzielnie, ma grata bo grata, ale nawet ten jego 26-letni grat jest więcej wart niż twój. Tak więc wśród nieudaczników przejąłeś palmę pierwszeństwa. A wisienka na torcie to te gówno gnioty, które wrzuca na kanał o godzinie 5 rano. I zapytacie, dlaczego tak wcześnie? Ponieważ o godzinie 5 śmieciarze Białymstoku opróżniają Hoboki. I on się ściga ze śmieciarzami, aby zawalczyć o łupy. Taki to dziennikarz i działacz społeczny. Jednym słowem, kupa śmiechu.